Dzień dobry, Oliwia Szymanek, kanał Kancelarii Bohanek i Wspólnicy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przebiegu rozprawy. Moim oraz Państwa gościem jest radca prawny Paweł Berendt. Dzień dobry, Oliwiu. Jak klient powinien zwracać się do sądu? Warto pamiętać o jednej rzeczy, że sąd ma określone reguły postępowania. W sądzie funkcjonują pewne zasady, ale także zwyczaje. Pierwsza podstawowa rzecz, której musimy się podporządkować na sali rozpraw jest taka, że wychodzimy na środek vis-a-vis -vis sądu to jest takie miejsce, możemy, go nazwać, możemy je nazwać mównicą, gdzie, gdzie powód kredytobiorca staje i czeka w gotowości. W takich wyjątkowych przypadkach sądy odstępują od takiego rygoryzmu, pozwalają stronom postępowania pozostać w swoich miejscach, w swoich ławach, czasem również siedzieć w tych, w tych miejscach, gdy jest podyktowane szczególnymi okolicznościami typu złe samopoczucie, kiepska kondycja zdrowotna. Czy, czy, czy podeszły wiek. Natomiast co do zasady, e, sąd nas wywołuje, wychodzimy na środek i czekamy na to, co się wydarzy. Pierwsza rzecz, o którą e, sąd zapyta, to zapyta o imię i nazwisko. Kolejnym pytaniem, które musi się pojawić, to jest zawód oraz wiek. E, no to myśmy przygotowani, żeby powiedzieć, odpowiedzieć na takie pytanie, bo ono mm, pełni funkcję takich, takiego elementu formalnego. Do sądu zwracamy się w określony sposób. Przyjęło się mówić, wysoki sądzie. Czyli nie, panie sędzio, absolutnie nie, sędzino, nie proszę pana. Wysoki sądzie to jest takie, taki dobry zwyczaj, który, który się uchował i on jest pilnowany i pożądany przez samego sędziego, który, który tym procesem zarządza. Co istotne, Pytanie będzie zadawał sędzia, ale także może pytania zadawać każda ze stron, pełnomocnik stron, więc pamiętajmy o tym, że bez względu na to, czy pytanie jest sformułowane ze strony sędziego, przewodniczącego, czy też pełnomocnika profesjonalnego, zawsze odzywamy się i kierujemy swoją wypowiedź w stronę sądu i odpowiadamy wysoki sądzie. A czy mógłbyś proszę podać jakieś przykłady, o co dokładnie sąd mógłby jeszcze zapytać, coś co dotyczy bezpośrednio umowy kredytu? Moja własna praktyka mm, pozwala mi rozróżnić sędziów na dwa. Takie główne obozy. Będą to sędziowie, którzy zarządzają procesem od początku do końca, chcą po swojemu go poprowadzić, mają swoją wizję, mają swój plan. I tacy sędziowie z reguły zadadzą bardzo dużo pytań od ogółu do szczegółu, i będą na pewno aktywni i w zależności od, 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 od konkretnego zachowania odpowiedzi kredytobiorcy powoda, będą te pytania kontynuowali. Drugi rodzaj sędziów to są sędziowie, którzy potrafią zadać jedno, bardzo ogólne pytanie, takie do swobodnej wypowiedzi, a potem od razu przekazać pałeczkę stroną, pałeczkę pełnomocnikom do zadawania, do zadawania pytań. Skupiając się przez chwilę na tej drugim rodzaju, że tak powiem, praktyki i strategii, sąd może na przykład zadać pytanie w powodzie, po co przychodzisz do sądu, czego oczekujesz, co chcesz uzyskać. W takiej sytuacji warto pamiętać o jednej rzeczy – że przychodzimy, że sprawa dotyczy zapłaty. Domagamy się zapłaty. Domagamy się unieważnienia umowy, a w konsekwencji zwrotu przez bank wszystkich świadczeń spełnianych na jego rzecz w trakcie trwania, w trakcie trwania umowy. Domagamy się unieważnienia umowy. Domagamy się uznania przez sąd postanowień w tej umowie jako postanowień abuzywnych, postanowień niewiążących. Jeżeli sąd tej, tej drugiej, że tak powiem, grupy zada pytania szczegółowe, to może być na przykład tego typu pytanie, na co potrzebowaliście Państwo środki, w jakiej wysokości, jakie było przeznaczenie kredytu, w jakiej walucie ten kredyt został wypłacony, jak kredyt był przez Państwa wykorzystany i jak był spłacany. Przykładowa odpowiedź. Potrzebowałem środków na zakup nieruchomości albo jakiś cel konsumencki co do zasady. Potrzebowałem złotówek. Szedłem do banku po złotówki, ponieważ zarabiałem zawsze w złotówkach. Otrzymałem złotówki bądź też złotówki były wypłacone, spłacałem kredyt w złotych. Kolejnym przykładem takim bardziej szczegółowego pytania może być na przykład zadanie przez sąd czy. Powodzie, miałeś wpływ na treść postanowień umownych. Co negocjowałeś w umowie? Co do zasady, w momencie, w którym te kilkanaście lat temu mierzyliście się Państwo, potrzebowaliście Państwo środków na kredyt, dajcie się do banku, zostaliście postawieni przed sytuacją, albo zawieracie umowę przedstawioną przez bank, albo jej nie zawieracie. Więc na dobrą sprawę ten element wpływu na treść tej umowy był bardzo znikomy. On dotyczył albo długości e, umowy, długości kredytowania. Albo daty zapadalności raty, ewentualnie może jakiejś jednej dziesiątej zmiany wysokości marży. I to właściwie tyle. W kontekście negocjacji ta negocjacja była bardzo pozorna i na dobrą sprawę nie miała miejsca. Czyli na pewno warto przypomnieć sobie okoliczności zawierania umowy. A co w przypadku, gdy po prostu nie pamiętamy okoliczności, o którą sąd pyta? To jest naturalna kolej rzeczy. Pamiętajmy o, je, o, o tej kwestii, że umowę za, zawieraliśmy, zawieraliście państwo kilkanaście lat temu. A może nawet już kilkadziesiąt lat temu w skrajnych przypadkach, to jest naturalne, że pewnych rzeczy nie pamiętamy. Więc to, co jest istotne, warto pamiętać i sobie odświeżyć, ale w momencie, kiedy, kiedy są zadane pytania, co do których nie mamy pewności, to zawsze można odwołać do, do niepamięci. To jest naturalna kolej rzeczy. Drugim aspektem, który, który warto wziąć pod uwagę, jest to, że każdy ma swoją rolę w procesie, sąd i, i rozprawa to jest teatr, albo może nawet lepszym lepszym porównaniem boisko piłkarskie. Każdy ma określony cel, do którego zmierza. Innym celem, inny cel mają kredytobiorcy, powodowie. Inny cel mają banki i pełnomocnicy banków. Więc pod, pod kątem odpowiedzi na konkretne pytania, pod kątem, pod kątem przypomnienia sobie określonych sytuacji. Warto zwrócić uwagę na to, że, że, że pewne rzeczy trudno odtworzyć w pamięci i czasem lepiej się wycofać niż na siłę odpowiadać. Nie ma nic gorszego jak próba zdobycia się na pewną wiedzę, której nie posiadamy. I o tym też warto pamiętać, żeby w pewnym momencie umieć się wycofać, nie na każde pytanie. Jesteśmy zobligowani odpowiadać. To nie jest test, to nie jest sprawdzian. Sąd nie wydaje, nie wydaje ocen, wydaje tylko wyroki, a do tego potrzebu, potrzebuje ustalić fakty. A czy jest coś, na co klienci szczególnie powinni zwrócić uwagę? Coś w kwestii nazewnictwa lub coś, czego nie powinni mówić podczas rozprawy? To jest największe wyzwanie, z którym kredytobiorcy strona powodowa się zmaga w procesie tak zwanym frankowym, związanym z unieważnieniem umowy. Mianowicie musimy zapomnieć na potrzeby procesu. Musimy zapomnieć na potrzeby występowania przed sądem i odpowiadania na pytania o naszym stanie wiedzy bieżącym. Musimy umieć wczuć się w swoją rolę i w swoje ja sprzed kilkunastu lat i spróbować odtworzyć stan swojej świadomości i wiedzy w momencie Pierwszego przyjścia do banku, pierwszej informacji korelowanej względem banku, że potrzebuje kredytu. I zamykamy się tylko i wyłącznie przenosimy się do tamtego momentu i zapominamy o tych wszystkich informacjach, które pozyskaliśmy w trakcie, w trakcie realizowania umowy. To jest trudna rola, ale warto o niej pamiętać, że zapominamy na potrzeby procesu o aktualnej wiedzy i staramy sobie odtworzyć bieg wydarzeń sprzed nas tu. Z przednastu lat. Pewnymi newralgicznymi kwestiami jest to, że kredyt, który, który Państwo zawieraliście to był kredyt quasi złotowy, absolutnie niewalutowy, więc umowa dotyczyła kredytu złotowego, ponieważ potrzebowałem złotówek, ponieważ zarabiałem w złotówkach ponieważ złotówki zostały wypłacone na cel konsumencki i w złotówkach potem ten kredyt był spłacany. Więc strojmy od określenia kredyt walutowy, to nie był kredyt walutowy, warto o tym pamiętać, to był kredyt złotowy. Strojmy od określeń kredyt frankowy, bo między frankowy a walutowy to już jest krótki, mały krok. Tak zwany frankowy, kredyt powiązany z walutą obcą, kredyt powiązany z frankiem szwajcarskim. Kolejną kwestią, taką, taką newralgiczną, o której warto pamiętać, jest właśnie, moment, element wpływu na treść umowy. W rzeczywistości ten wpływ na treść umowy, na zapisy postanowień, moment negocjacji umowy był żaden. Więc o tym też warto w tym wszystkim. O tym w tej sytuacji na pewno pamiętać. Czy jest coś jeszcze, na co klient powinien się przygotować? Czy coś może klienta zaskoczyć podczas takiej rozprawy? Musimy mieć świadomość i pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie, że jeżeli sąd już wzywa nas do dostawienictwa osobistego, czy też w trybie wideokonferencji, czy, czy na miejscu w sądzie, to ma konkretny w tym cel. Chce coś ustalić, chce coś, chce coś osiągnąć. Po pierwsze, to jest moment, kiedy możecie Państwo wreszcie wybrzmieć, powiedzieć, co Wam leży na sercu. To po pierwsze. Po drugie, sąd będzie chciał ustalić okoliczności faktyczne. Nie będzie od Państwa wymagał ustalenia stanu prawnego, tylko okoliczności faktyczne, więc będą zadawane pytania odnośnie faktów, odnośnie okoliczności zawierania umowy kredytowej. Trzecia rzecz, którą, po którą sądy teraz najczęściej, najczęściej sięgają, jest taka, że w przypadku, kiedy sąd uzna, że umowa jest wadliwa, że nie powinna funkcjonować, że, że powinna zostać unieważniona, to będzie chciał Państwa pouczyć o skutkach nieważności i będzie chciał usłyszeć od Państwa oświadczenie z tym związane. Czyli sąd stwierdzi, że nie widzi możliwości, żeby umowa obowiązywała, chce ją unieważnić i zapyta się bezpośrednio o kredytobiorców powodów, czy wyrażają na to zgodę, wiedząc. Że bankowi na przykład przysługują dalej, dalej idące roszczenia związane ze zwrotem kapitału. Sąd prawdopodobnie też wspomni o powództwach banków związanych z wynagrodzeniem za korzystanie z tego, z tego kapitału. Więc sąd będzie oczekiwał od Państwa oświadczenia. Czy znacie skutki unieważnienia umowy? Czy się na niego godzicie? I warto w tym momencie dla, dla właściwego osiągnięcia konkretnego celu w procesie, warto w tym momencie odpowiadać twierdząco. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że złożenie zeznania jest dość stresujące i czy jest to koniec rozprawy dla, dla klientów? Zeznania, sama obecność w sądzie i nawet jak połączycie się Państwo w trybie wideokonferencji, na pewno nam towarzyszyły emocje. Stres pojawia się. Nie każdy sobie ten, ten, ten stres potrafi odpowiednio oswoić. Dla niektórych osób to działa motywująco, to jest dodatkowy zastrzyk adrenaliny, zyskujemy e, pewność siebie. Dla niektórych osób e, to jest sytuacja, w której pewne myśli może nam się zaczną, zaczną mieszać, kłębić w głowie, będzie w tym aspekcie pewna trudność z wyrażeniem tego, co chcemy w rzeczywistości powiedzieć. Więc stając, odpowiadając na pytania, i w momencie, kiedy czujemy ten zastrzyk pewnych emocji, pewnych, pewnego, pewnej adrenaliny, pamiętajmy o tym, żeby może zrobić krótki przestanek. Zrobić dwa wdechy, poukładać myśli w głowie i dopiero, wtedy, i dopiero wtedy odpowiadać. To jest bardzo cenne, żeby właśnie spróbować poskromić towarzyszące emocje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że wielu kredytobiorców będzie dzięki niej przygotowanych do rozprawy. Bardzo dziękuję. A w następnym odcinku poruszymy kolejne ważne kwestie procesowe.